Witam wszystkich. Jest 19 kwietnia 2019 roku. Za mną możecie zobaczyć przystań w Bobrownikach, znajdującą się w odnodze rzeki. Ja będę się kierował w dół do Odry. No, warunki całkiem przyjemne. W tej chwili jest około 8 stopni nad wodą. Stan wody średni, więc powinno też pomagać. Słoneczko. Typowa wiosna kwietniowa przede mną. Dobra, tu mamy pierwsze ciekawe miejsce. Ja troszkę obrócę łódkę. Ta woda wypływająca z lewej to jest ujście Śląskiej Ochli. Tutaj lokalnej niedużej rzeczki, ostatnio w dużej części udostępniona jako szlak kajakowy. A tam na wprost jest rezerwat Biała Góra. Buki, dęby, te sprawy. Kiedyś trzeba będzie obejrzeć bliżej. Z wody w tej chwili, ponieważ nie ma listowia, no widoczna jest część skarpy przy rezerwacie, przy najwyższym punkcie. Dobrze, to ja jestem w miejscu, gdzie wypływam z odnogi. Tu już widać główny nurt rzeki. Ja jestem troszkę bardziej na lewo płynę, żeby ominąć, to na pewno jest odsypana kosa, żeby się nie nadniadziać pomimo nawet wysokiej wody. Na chwilkę temu wypłoszyłem czaple, bo one akurat tą ostrogę bardzo lubią i często tu przesiadują. A teraz parę mocniejszych machnięć i ruszam z biegiem rzeki. No to mijam właśnie 450 km. Tam przed nami ten dziwny pojazd na wodzie. To prom w Milsku, jedna z atrakcji, jakie są na tym odcinku. Naprawdę mówiąc, niewiele tutaj, bo nie ma mostów, nie ma jazów, nie ma śluz. Nie ma zbyt wielu odnóg, dopływów, także prom tu jest atrakcją. Odcinek naprawdę spokojny, sam raz na taką wiosenną rozgrzewka jak dzisiaj. No to witam na 454 kilometrze. Właśnie go minąłem. To jest taka fajna rzecz, bo rzeka zwęża się. Ma tutaj dwa takie ciasne zakola i co więcej do brzegów podchodzi z obydwu stron las. Tym jak widać całkiem porządne dębiny. Starodrzewia, no zawsze go lubiłem, nie powiem, jeden z moich ulubionych odcinków tu w okolicy. Ja sobie za chwilkę o 10 zrobię małą przerwę na kanapkę, odpocznę, no i dalej leniwie wiosennym tempem w dół Odry. Podszedłem troszkę do prawego brzegu, wyszedłem z nurtu, bo chcę wam pokazać kilka ciekawych rzeczy. Tu na prawo mamy powalone drzewo, ono zostało podmyte i się osunęło. Tu jeszcze drzewa się trzymają, widać poprzerastane korzenie. Ale co jest ciekawe, przyjrzyjcie się dokładnie temu drzewu na wprost. Ja za chwilkę podpłynę trochę dalej, nie będę się za bardzo zbliżał, bo wygląda na to, że obydwie nory są przez kogoś używane, zasiedlone. Także ktoś sobie mieszka tu pod drzewem, nawet widać jakieś ślady, które zostawił na korzeniach, tak? I buszuje tu w okolicy. No, ja stąd się stracę, żeby go nie straszyć więcej. Tak trochę z nudów postanowiłem wam nagrać, jak startują łabędzie z wody, ale podczas pościgu nad głową pokazał się drapieżnik. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jaki to był ptak, ale nie odmówiłem sobie zrobienia mu kilku zdjęć. A to obiecany start łabędzi. A jak teraz popatrzycie w lewo, na tamtą
stronę. Widać wejście w rozlewisko, tu jest dość długa odnoga, jedna z niewielu na tym odcinku. Można tam wpłynąć, pobuszować sobie po zaroślach. O tej porze roku na pewno jest ciekawy, bo pewnie dużo ptaków się tam kręci, chociaż też gniazdują, więc należy to zrobić z daleko idącą ostrożnością, żeby nie wypłoszyć z gniazd, bowiem duże ptaki dorosłe nie wrócą wtedy do młodych i do jajek. Tutaj po prawej stronie uchodzi rzeka Obrzyca. Wypływa ona z Jeziora Sławskiego i przez Kotlinę Kargowską dopływa do Odry właśnie tu w okolicach Cigacic. Szacuje się, że ma około 49 km długości, jest częścią lubuskiego szlaku kajakowego. Woda w Obrzycy jest czysta, można tutaj też biwakować. No to taka niezwykła sytuacja. Słuchajcie, to jest pierwsza nitka nowego mostu nad Odrą. To jest trasa S3. Pierwsza nitka już jest gotowa, druga w tej chwili możecie obejrzeć, jak jest zbrojona i betonowana. Stopniowo począwszy w każdą stronę od filaru, tak? Kiedy w pewnym momencie po prostu one się zejdą i zostanie połączone kolejnym przęsłem. No pewnie za parę miesięcy już nie będzie można tego oglądać, także przyjrzyjcie się uważnie, bo kolejne z wielkich osiągnięć, prawda, naszej inżynierii. No, przede mną przedostatnia atrakcja na dzień dzisiejszy. Jest to stary most drogowy w Cigacicach. Uznany za zabytkowy, konstrukcja stalowa. Niestety jego los jest dość niepewny, bowiem jest jednym z obiektów, które limitują prześwit w torze wodnym. Nie wiadomo, czy zostanie podniesiony, czy zostanie wyburzony i jaki będzie jego los w tej chwili. Jest to rozważane. No, w każdym razie póki co stoi, jeszcze można chwilę go podziwiać. A ja już niedługo będę dobijał do przystani. No i właśnie schodzę z nurtu. Ostatni punkt programu na dzisiaj. Przystań wodniaków w Cigacicach. Ja sobie tu dobiję do plaży, będzie mi wygodnie to wszystko wynosić. I wystarczy, no. Podziękować rzece, że była łaskawa dla mnie dzisiaj i że naprawdę taką frajdę mi sprawiła na pierwszą wiosenną rozgrzewkę. To do zobaczenia następnym razem.